Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu 90. To jest podsumowanie najważniejszych tematów z naszych wiadomości. Joanna Mielimonka, witam i zapraszam. O tym mówiliśmy w poniedziałek. Zamiast do kasy opłaty cmentarne trafiały do kieszeni pracownicy Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego. Sprawa jest w prokuraturze. Nieprawidłowości zostały ujawnione w trakcie rutynowego sprawdzania jednego z cmentarzy, jakim zarządza Jastrzębska jednostka. Pracownik zauważył nowy pomnik, a z systemu wynikało, że nie została za niego uiszczona opłata. Po przeprowadzeniu rozmowy z dysponentem grobu okazało się, że faktura jednak została wystawiona i opłata została wniesiona. Natomiast faktura okazało się później po dalszych czynnościach kontrolnych okazało się, że faktura przez pracownicę zakładu została usunięta i nie ujawniona w raporcie kasowym, a pieniądze zostały przywłaszczone. Rząd kilkudziesięciu tysięcy złotych. W tej chwili czynności kontrolne trwają, takich przypadków jest znacznie więcej. Mówi Marek Krakowski, dyrektor Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego. Pracująca od 2 lat na stanowisku kasjerki kobieta została zwolniona dyscyplinarnie. Toczy się przeciwko niej postępowanie prokuratorskie, a dyrektor Krakowski wyjaśnia, na czym polegała jej praca. Chodzi generalnie o to, że w przypadku pobierania opłat za usługi cmentarne, procedura wygląda w ten sposób, że klient zgłasza się do biura, informuje o co go tam interesuje. W tym momencie powinien być wystawiany paragon. I w momencie, kiedy sobie klient życzy jeszcze faktury, paragon jest wpinany w naszą kopię, natomiast klient otrzymuje fakturę. Gdyby sytuacja była taka, że powiedzmy klient upomniałby się o paragon, to też do takich sytuacji by nie doszło, ponieważ w tym momencie pracownica musiałaby nabić ten paragon, potem by już został ślad. Opłatę wnosi się na przykład w momencie, kiedy chcemy postawić pomnik albo uiścić opłatę 20-letnią za użycie grobu. Była już pracownica zakładu komunalnego, przyznała się do części zarzucanych jej czynów i zwróciła przywłaszczone pieniądze. Nie jest to sytuacja przyjemna. Na pewno ten czynnik ludzki zawsze jest takim najsłabszym elementem systemów. Tyle jest w tym wszystkim dobrego, że jednak te pieniądze w tej chwili zostały zwrócone. Także tutaj wszyscy klienci, którzy wnieśli te opłaty, nie powinni się martwić. Oczywiście sytuacja będzie musiała być wyjaśniona te wniesione opłaty będą musiały być tam przypisane do poszczególnych klientów, ale jeszcze raz mówię o tym, że tutaj nie należy się martwić, ta sprawa na pewno zostanie wyjaśniona. Jeśli ktoś faktycznie opłatę wniósł, to ona zostanie odpowiednio zaksięgowana i uznana. Jastrzębski Zakład Komunalny zarządza w sumie 3 cmentarzami. Przy Okrzei jest około 12 tysięcy grobów, na Przyjaźni ponad 500, w Szerokiej jest 200 grobów. W tym tygodniu powinniśmy poznać wyniki badań wody pobrane ze zbiornika Orzepowice, w którym doszło do zatrucia ryb. Jak już Was informowaliśmy, kilka dni temu ponad 100 kg śniętych ryb wyłowiono ze zbiornika bocznego Rybnickiego Zalewu. Straż Rybacka, która na miejscu napowietrzała zbiornik i wyławiała martwe ryby, podejrzewała, że doszło do skażenia zbiornika na skutek wycieku z okolicznego Szamba. Na razie nie znamy jednak źródła zanieczyszczenia, mówi Radiu 90 Małgorzata Zielonka, rzeczniczka wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach. Przekazane zostały próby pobrane przez inspektorów i pracowników Centralnego Laboratorium Badawczego do pracowni i dopiero jak będziemy te wyniki badań mieli, to będziemy mogli określić, co było przyczyną. Natomiast same oględziny w momencie, kiedy inspektorzy byli na miejscu, nie pozwoliły stwierdzić tego. Nas w tej chwili interesuje przede wszystkim to, co jest przyczyną, czyli co wykażą wyniki badań, co znajduje się w wodzie. Przypomnijmy, że zatrute zostały praktycznie wszystkie gatunki ryb żyjące w tym zbiorniku. Tołpygi, leszcze, sandacze, węgorze, liny, a także raki. Dobre wiadomości dla kierowców w Jastrzębiu. Jest światełko w tunelu, jeśli chodzi o utrudnienia w centrum miasta spowodowane budową ronda turbinowego na skrzyżowaniu ulic Północnej z Graniczną i Aleją Piłsudskiego. Te być może skończą się za kilka tygodni. Dwie duże inwestycje, czyli budowa ronda na skrzyżowaniu Alei Piłsudskiego Północnej i Granicznej i budowa wiaduktu wzdłuż Alei Piłsudskiego, to inwestycja, która ma się zakończyć w czerwcu przyszłego roku. Natomiast dobra wiadomość dla kierowców zwłaszcza jest taka, że budowa ronda zakończy się znacznie szybciej i jeszcze w tym roku i to rondo będzie dostępne dla kierowców prawdopodobnie jesienią tego roku. Wykonawca podaje nam termin bardzo taki optymistyczny, że końcem października, początkiem listopada to rondo będzie mogło być już użytkowane.
Zapowiada Anna Hetman, prezydent Jastrzębia. W tej chwili na drodze są duże ograniczenia w ruchu pojazdów. Dojazd do stacji paliw możliwy jest od ulicy Granicznej. Poruszać się można ulicą Północną. Przypomnijmy, że koszt budowy ronda i wiaduktu to ponad 18 milionów złotych. Centrum Szkolenia Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych Wyposażonych w Psy ma powstać w Kuźni Raciborskiej. To plany 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, która ma do dyspozycji budynek po dawnej szkole podstawowej przy ulicy Arki Bożka. O tym, że gmina przekazała obiekt w wojsku, mówiliśmy w Radiu 90. Miały tam powstać koszary batalionu piechoty lekkiej Wojsk Obrony Terytorialnej. Plany się jednak zmieniły i ma tam zacząć działać centrum szkoleniowe. Jedyne takie w tej części kraju. Byłoby trzecim w Polsce. To na razie plany. Tak, 13. Śląska Brygada Obrony Terytorialnej chciałaby wykorzystać budynek. Potrzebna jest jednak zgoda Ministerstwa Obrony. Działająca w naszym województwie jednostka ma w swoim składzie grupę poszukiwawczo-ratowniczą. Należą do niej 3 psy, ale jest plan, by grupa się rozwijała i by przybywało ratowników z wyszkolonymi psami. W centrum, które miałoby powstać w Kuźni, będzie gruzowisko, czyli specjalny obiekt do ćwiczenia tych, którzy przeszukują potem miejsca, na przykład katastrof budowlanych. 2 takie obiekty już działają w Nowym Sączu i w Gdańsku. 3 miałby powstać właśnie w naszym regionie. Oprócz żołnierzy WOT-u szkolić mogliby się tam także strażacy, policjanci i ratownicy GOPR-u. Szacowany koszt budowy takiego gruzowiska to 3 miliony złotych. O czym informowała Monika Sokołowska. Parking przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu z największą ilością głosów wśród projektów z naszego regionu, jakie starały się o dofinansowanie w 3. edycji marszałkowskiego budżetu obywatelskiego. Lecznica walczyła o środki na dodatkowe miejsca parkingowe, ale też na naprawę drogi dojazdowej. I udało się. Dzięki głosom mieszkańców, a tych było ponad 2,5 tysiąca, do kasy Jastrzębskiego Szpitala trafi ponad 324 tysiące złotych na inwestycję planowaną na przyszły rok. W sumie w tym podokręgu do podziału było 800 tysięcy, dlatego dotacja została też przyznana dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku na zakup nowoczesnego ambulansu 9-osobowego z możliwością przewozu osoby niepełnosprawnej, a także w pozycji leżącej. Tu wywalczono kwotę 320 tysięcy złotych. 120 tysięcy otrzyma subregion zachodni na rowerową pierwszą pomoc, czyli budowę plenerowych stacji naprawczych w każdej gminie. W sumie ma być ich 30. Wyposażone zostaną w takie narzędzia jak klucze, pompka, wkrętaki czy łyżka do zmiany dętki. Dzieci z powiatu Cieszyńskiego dzięki środkom z marszałkowskiego budżetu obywatelskiego będą mogły skorzystać z wyjazdów wakacyjnych latem 2022 roku. A do relacji Mariusza Osyry dodam, że w sumie w tej edycji oddano ponad 34 350 ważnych głosów. Potrzebni wolontariusze do opieki nad zwierzętami w przytulisku o wsparcie w Światowym Dniu Zwierząt apeluje Wodzisławskie Stowarzyszenie na Rzecz Zwierząt, Koty, Psy i My, które opiekuje się schroniskiem przy Marklowickiej. Na wrażliwych ludzi o dobrych sercach czekają czworonogi, które albo zostały porzucone, albo uciekły ze swoich dotychczasowych domów. Przede wszystkim opieka, bo tu zakres jest dosyć szeroki. Od sprzątania począwszy, na spacerach skończywszy, czy też na wizytach u weterynarza, dawanie jakichś leków na bieżąco, ale przede wszystkim stawiamy głównie też na spacery, żeby psy, które no tutaj siedzą cały dzień, żeby miały troszkę tej socjalizacji, tej rozrywki takiej, gdzieś tam mogły się zrealizować i wyjść sobie i zmienić otoczenie. Rozprostować kości, powąchać, kto tam gdzie był przed nimi, zobaczyć, co tam na wsi, że tak powiem, jaki nowy psiak się pojawił albo suczka. Wolontariat mamy od 15 roku życia. Wyjaśnia Rafał Połednik, opiekun w Wodzisławskim przytulisku, i dodaje, że od początku pandemii mniej zwierząt trafia do schroniska, bo ludzie zmuszeni do siedzenia w domu mieli więcej czasu dla swoich czworonogów. Nawet gdy występowały jakieś problemy z psem u nas, to zjawisko w ogóle już później często nie występuje gdzieś tam w domu. To zależy właśnie od tego kontaktu, jak ludzie go zapewniają, jak potrafią zapiąć psa, wyjść z nim na spacer, to jest najlepsze, co można mu dać. Nie wystarczy mieć ileś ogrodu, bo jeśli nie ma pies kontaktu z człowiekiem, to on wcześniej czy później zwyczajnie ucieka. Ktoś ma duży ogródek, to wcale nie znaczy, że ma fajne warunki. Jeśli nie poświęci tego czasu psiakowi, no to ten pies mu tego też nie odwdzięczy. No i większość psów prawdopodobnie też tak z takiego powodu do nas trafia. Uciekają, bo się nudzą, albo jest okres godowy, ale najtrudniejsze są te przypadki właśnie ze starymi psami chorymi, których ktoś pozbył, bo to był już dla niego kłopot.
Podzisławskie Schronisko w Światowym Dniu Zwierząt prosi o wsparcie. Można przynosić karmę suchą i mokrą, głównie dla kotów. Miski, koce, ręczniki to z kolei przyda się zimą. O podobne wsparcie apeluje też schronisko z Raciborza. Tu też przydadzą się smycze, obroże i zabawki dla zwierząt. I to najważniejsze tematy, jakie pojawiły się na naszej antenie w poniedziałek. Joanna Mielimonka, do usłyszenia. Więcej na radio90.pl.